Patrz pod nogi, jak idziesz. Bardzo często słyszałem to zdanie, ponieważ jako dziecko, jako dorastający młody człowiek byłem strasznie nieuważny. W związku z tym często się potykałem, do dziś mi to trochę zostało. Ludzie, którzy mnie znają, niekiedy patrzą z niepokojem, jak gdzieś pędzę, bo zdarzyło mi się już nieraz po prostu wywalić gdzieś na ulicy. Patrz pod nogi. Jest jeszcze ważniejsze wezwanie, które dzisiaj mówi do nas Pan w Ewangelii. Patrz na nogi. Patrz na swoje nogi, które ja ci umyłem. Bo jeśli zapomnisz o tym, że umyłem ci nogi, to znaczy, że jestem Bogiem pokornym, który się nie brzydzi twoim grzechem, ale który go obmywa. Jeśli o tym zapomnisz, staniesz się pyszałkiem. Staniesz się pyszałkiem wobec mnie w swojej wierze, ale też staniesz się człowiekiem twardego serca wobec innych, ludzi słabych i grzeszników. Patrz na swoje nogi, które każdego dnia obmywam moją czułością, moją krwią, moim przebaczeniem.